W najbliższej kolejce ligowej naszej Ekstraklasy dojdzie do kilku ciekawych wydarzeń. Na przykład warto będzie sprawdzić, czy w Lechu Poznań istnieje życie bez Roberta Lewandowskiego. Pamiętajmy, że on na pewno już odejdzie latem z klubu gdzieś, gdzie jeszcze nie wiemy. No i będzie taki ciekawy test, jak ta drużyna spisuje się bez swojego jedynego i kluczowego napastnika. Przeciwnikiem jest wprawdzie Odra, więc być może ten obraz Lecha będzie trochę zafałszowany, ale zobaczymy, czy ta rozpędzona lokomotywa nie zwolni. Ciekawe, jak wypadnie Wisła w drugim kolejnym ligowym meczu pod wodzą Henryka Kasperczaka, ale ja będę ze szczególnym zainteresowaniem patrzył na to, co się dzieje w Warszawie, jak Polonia wypadnie z Arką, bo jeśli wypadnie źle, być może wówczas prezes Wojciechowski straci cierpliwość do José Marii Baquero i zwolni go. I Polonia w jednym sezonie będzie musiała zatrudnić piątego kolejnego szkoleniowca, co będzie absolutnym rekordem, a prezesa Wojciechowskiego upodobni już totalnie do tego legendarnego prezesa Atletico Madryt, Jesusa Gila, który był znany ze zwalniania pracowników. Jeśli się tak stanie, to będzie mi przede wszystkim bardzo żal Baquero, że mu się tutaj nie powiodło, że no, ten hiszpański model, tego hiszpańskiego modelu tej Barcelony nie udało mu się tutaj zaszczepić. Z drugiej strony no, trudno się dziwić byłoby akurat w tym przypadku prezesowi Wojciechowskiemu, bo chociaż jest tylko 9 kolejek do końca, no to Polonia jest naprawdę na ostatnim miejscu w tabeli, jest bliska spadku, a w każdym meczu gra tak jak kiedyś grała reprezentacja Hiszpanii, kiedy grał w niej Baquero, czyli gramy pięknie jak nigdy, przegrywamy, albo przynajmniej nie wygrywamy jak zawsze. Ta gra jest ładna i ofensywna, no ale co z tego, skoro tylko w tym roku Polonia zdobyła 2 punkty, natomiast spadek byłby jakąś totalną frustracją dla prezesa Wojciechowskiego, on nawet mówi teraz, przebąkuje, że byłby gotów w ogóle odejść z futbolu, gdyby Polonia spadła, w co nie chce mi się wierzyć, bo umówmy się, nie jest łatwo machnąć ręką na wydane już, zainwestowane 50 milionów złotych na to, że się buduje nowy stadion i na cały ten projekt. A Baquero byłoby mi żal, bo jest, mam do niego sentyment, pamiętam go z boiska, to był wielki piłkarz o wielkim sercu, w dodatku to był jeden z pierwszych wielkich gwiazdorów, z którymi udało mi się zrobić wywiad, kiedy tylko zaczynałem być dziennikarzem. Mało, że był Baquero bardzo sympatyczny podczas tej rozmowy i otwarty, to jeszcze ponieważ kiepsko nam się rozmawiał po angielsku, wezwał Jordi Cruyffa, syna wielkiego Johana, żeby nam tłumaczył tą rozmowę, więc to było dla młodego dziennikarza niesamowite przeżycie, no ale jednak jako trener póki co chyba jeszcze nikogo do siebie nie przekonał, ani w Hiszpanii, ani tutaj w Polsce. Prezes zaś Wojciechowski zachowuje się nie tylko jak Jesus Gil, ale i jak Silvio Berlusconi. Oto na jego żądanie trener zmienia ustawienie na jeszcze bardziej ofensywne, na żądanie prezesa przesuwa Tomasza Jodłowca z pomocy na środek obrony, bo prezes pamięta, że kiedy tam grał Jodłowiec, Polonia potrafiła przez 500 minut nie stracić bramki, no ale to jest niestety trochę inny Tomasz Jodłowiec po kontuzji, nie ten sam żelazny środkowy obrońca, co kiedyś. Niemniej jednak widzimy, że jest straszny mętlik tam na Konwiktorskiej w Polonii. Nie do końca też całą odpowiedzialność przejmuje teraz trener, skoro to prezes ustala mu skład, ustawienie, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe. Pamiętajmy, że jeżeli Polonia nie pokona Arki w tej kolejce, no to za tydzień do Warszawy przyjedzie Wisła Kraków z Henrykiem Kasperczakiem i w razie kolejnej porażki to już będzie prosta do spadku z Ekstraklasy.